Kochana rodzino Radia Maryja, chciałbym przekazać wam, kochani, pozdrowienia od ojca prowincjała Janusza Soka i podziękować wam bardzo gorąco za to, że każdego dnia podejmujecie wysiłek, by żyć wiarą i by przemieniać oblicze tego świata. Ale jak święty Paweł powiedział, ci wszyscy, którzy starają się żyć zbożnie w Jezusie Chrystusie, obowiązkowo spotkają się z prześladowaniem. Dlatego pewnie wielu z was doświadcza różnego rodzaju odrzucenia, niezrozumienia, czy wręcz prześladowania. Ale za to, że trwacie, bardzo gorąco wam dziękujemy. Nie możemy tego ominąć. I też nie możemy się temu, co nas spotyka, dziwić. Bo zasady, wiele zasad, którymi kieruje się ten świat, są przeciwne zasadom Jezusa Chrystusa. To, co świat uważa za cenne dla Jezusa Chrystusa, jest głupstwem. Pamiętacie te słowa apostoła Pawła, że mądrość tego świata głupstwem jest w oczach Boga. Ale też, kochani, to, co dla Jezusa Chrystusa, dla Kościoła jest cenne, świat nazywa głupstwem. Krzyż, przykazania Boże, błogosławieństwa, Ewangelie. I też znamy te słowa apostoła Pawła, że nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Dlatego, kochani, chciałbym dzisiaj, dziękując wam za wasz entuzjazm, za waszą wiarę, dodać wam otuchy i powiedzieć, że jeśli doświadczacie odrzucenia i niezrozumienia, to jest rzecz normalna. Nie dziwmy się temu, tylko dalej z odwagą, cierpliwie trwajmy przy Chrystusie i idźmy, ewangelizujmy ten świat. Przeżywamy dzisiaj dziękczynienie. Chciałbym bardzo gorąco także podziękować biskupowi Wiesławowi za jego już nie pierwszą obecność tutaj pośród nas. Jesteśmy na terenie jego diecezji. Za wygłoszone słowo, za to, że nieustannie podejmuje tę refleksję, naukę o rodzinie, jakże ważną i aktualną w dzisiejszym świecie. Dziękuję bardzo, księże biskupie Wiesławie. I chciałbym bardzo gorąco podziękować tym, którzy są zaangażowani w dzieło rodziny Radia Maryja. Zaczynając od ojca dyrektora, który już od 30 lat posługuje na tej niwie, kończąc na najmłodszym ojcu Wacławie Zyskowskim, który od 1 września dołączył do tej wspaniałej ekipy. Ojcze Wacku, gdzie jesteś? Pokaż się. W czasie mszy świętej był w drugim rzędzie tutaj, ale przy udzielaniu komunii świętej pewnie się przemieścił w inne miejsce. I kończąc, bo czas biegnie, chciałbym bardzo gorąco podziękować też siostrom zakonnym, siostrom nazartankom, które posługują, dzisiaj mają święto, jest święto świętej siostry Marii Steli i 10 towarzyszek, które oddały życie za rodziny w Nowogródku. Chciałbym bardzo gorąco podziękować. Siostrom franciszkankom rodziny Maryi, które posługują tu w tej świątyni. Również siostrom loretankom posługującym w Chicago i siostrze Szarycce Annie. To jest taki zespół, trzon tego dzieła. Bardzo wam gorąco dziękujemy. I oczywiście wszystkim współpracownikom,
tym wolontariuszom i tym, którzy są zaangażowani od rana do wieczora. Bardzo gorąco dziękujemy za waszą posługę. Bóg zapłać.